końcu turniej WTA wrócił do Polski. Jest rozgrywany tutaj w katowickim Spodku. Żałujemy, że nie możesz tutaj grać, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku zaszczycisz nas swoją obecnością. Oczywiście też mam taką nadzieję, że już faktycznie w przyszłym roku będę grała jako zawodniczka. Bo nawet wywiad po polsku na Kocie Zebranym aż dziwnie brzmi, więc absolutnie muszę tutaj zagrać. Dlaczego teraz tak mało możemy zobaczyć ciebie na korcie w grze podwójnej? Faktycznie drewa grałam praktycznie całe życie, i w grach juniorskich i na buta, i mój ranking był nawet 16 w tym momencie, także na pewno grałam już sporo. Ale potem wyszło tak, że grałam bardzo dużo singla. Oczywiście to jest dobry problem. Grałam dużo singla i praktycznie w każdym turnieju prawie do końca. No i niestety moje warunki fizyczne są jakie są. I niestety nadal już wystarczyło sił, ale mam nadzieję, że jeszcze kilka razy uda mi się zagrać w wszystkich tych dużych imprezach. Cele są podobne co roku. Chyba to jest marzenie każdego, kto gra w tenisa i kto jest na turze, żeby być numerem jeden i wygrać wielkiego szlema. Także no w tamtym roku było blisko do obu tych rzeczy. Także no mam nadzieję, że w tym roku się uda i na to będę na pewno ciężko pracować. Jak ja szpilę i wiesz.